Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku ze stylizacjami. I w sumie to tak sobie pomyślałam, że jak wyciągnąłem już dzisiaj kamerę, a nagrywam daily vlog, to czemu nie pokazać wam mojej stylizacji, bo ja wiem, że wy te filmiki ze stylizacjami bardzo, bardzo lubicie, więc jak już nagrywam, no to pokażę wam, co mam na sobie i może tak pociągnę ten temat. A dzisiaj z kolei mamy przepiękną jesienną pogodę i mamy naprawdę fajną temperaturę. Podobno to ma być ostatni taki ciepły dzień tej jesieni. Chociaż ja liczę na to, tam wiecie po troszeczku, że jednak to nie będzie koniec. No wiecie jak to jest. Oby ta jesień trwała jak najdłużej i była taka fajna właśnie aura, temperatura. Mimo tego, że ja nie przepadam za tym sezonem tak do końca, to zawsze jakieś plusy warto z niego wyłapać. No i dzisiaj mamy właśnie taki piękny dzień. Troszkę słońca, troszkę chmurek, ale jest ciepło. I co mam dzisiaj na sobie? Bo was to najbardziej interesuje, niż ta moja pogadanka. Założyłam na siebie sweterek. To jest mój najnowszy zakup z Zary. W takim właśnie karmelowo-brązowym odcieniu. I bardzo mi się ten sweter spodobał, ponieważ on jest taki ażurowy. Widzicie to? Jest naprawdę pięknie wykonany. I do tego też ma fajne takie dłuższe rękawy bufiaste. Mimo tego, że tutaj jest dosyć krótki. Ale zobaczcie, no po prostu ja się w tym sweterku zakochałam. I mówię, nie no, muszę mieć go na jesień, bo wygląda przepięknie i fajnie będzie wyglądał do różnych stylizacji. Do sweterka, w sumie to na nogach mam moje woskowane brązowe spodnie, które kupiłam jakiś czas temu w sklepie Candy TM i bardzo dobrze mi się noszą. I mokasyny, też takie brązowo-karmelowo-rude, które też bardzo, bardzo lubię. I teraz powiem wam szczerze, że zastanawiam się, co na siebie założyć na górę. Bo raczej nie pojadę tak, jak jestem, bo będę wracała już wieczorem, a potem jeszcze jadę do salonu Yasumi. Zresztą dowiecie się wszystkiego z vloga, albo już nawet widzieliście to we vlogu. Więc myślę, że coś warto by było jeszcze na siebie założyć. Zaraz znajdę i wam pokażę co. Okej, wyciągnęłam z szafy trencz. To jest taki trencz jesienno, powiedziałabym wiosenny. Wy go też już doskonale znacie. Od marki Holistic w takim miodowym kolorze. Bardzo lubię ten trencz i myślę, że dzisiaj jest też fajna okazja i fajna pogoda, żeby go założyć. No i oczywiście torebka od Elisabetty Franki. W takim odcieniu dopasowanym do moich spodni. Czyli znowu, o, taka stylizacja. Brązy, beże, karmelek, miód. Powiem wam, że całkiem dobrze się tak czuję. No, co na to? Mogę jechać. I oczywiście zapraszam was do dalszej części tego filmu. Będą kolejne stylizacje. No prawie bym zapomniała, bo przecież obiecałam wam, że będę pokazywać wam też zapachy, którymi pachnę danego dnia przy danej stylizacji. Dzisiaj postawiłam na Michael Kors Sexy Amber, jeden z moich ulubionych zapachów tej właśnie marki. Jest taki ciepły, otulający, miodowy, złoty. Idealny do mojej stylizacji. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. Look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my mind. Dziś jest tak pięknie, tak przyjemnie, słonecznie, że aż chce się żyć. Słuchajcie, uwielbiam taki czas, uwielbiam taką pogodę, uwielbiam taką jesień i dzisiaj stwierdziłam, że będę w jaśniejszych odcieniach, w jaśniejszych kolorach. Już wam pokazuję moją stylówkę. Mam na sobie sweterek, który wy no pewnie będziecie widzieć w bieli, ale on jest taki, powiedziałabym, śmietankowy. I to jest sweterek Zary, nowa kolekcja, ta kolekcja basicowa. Te sweterki pojawiają się praktycznie cały czas i jest też taka wersja z golfa. Do tego mam spodnie, trochę takie podobne jak leginsy, coś w tym stylu. One są, zobaczcie, z takim wyższym stanem. To też są spodnie z Zary, z nowej kolekcji. W takim odcieniu właśnie, powiedziałabym, cappuccino. Bardzo ładny kolor i też bardzo fajny materiał, bo w dotyku macie wrażenie, jakby to był zamsz.
Super, tylko jedyny minus, nie ma kieszeni, ale powiem Wam szczerze, że mi to nie przeszkadza. Naprawdę bardzo wygodne spodnie. I do tego założyłam sobie mokasyny, też w takim odcieniu beżu, troszeczkę jaśniejsze, jak widzicie, niż spodnie. I to są mokasyny zamszowe, naturalny zamsz ze sklepu Och Boutique. I już Wam pokazuję, co będę mieć jako resztę dopełnienie mojej dzisiejszej stylizacji. I dopełnienie mojej stylizacji jest sweter gruby, mięsisty, z kieszeniami, bardzo przyjemny, ciepły, Zary, i to jest sweter, który też ma już dobrych kilka lat, a do tego torebka Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. Jestem gotowa na zakupy, mam dzisiaj rewelacyjne samopoczucie, rewelacyjny humor, mam nadzieję, że to słychać, więc w takich jaśniejszych barwach, beżowo-śmietankowych, powiem Wam, że idealnych na dzisiejszą pogodę. Jeszcze tylko muszę zebrać okulary, a i pokażę Wam dzisiejszy zapach. I widzicie tutaj Jo Malone, czyli angielska gruszka i frezja. Idealny zapach na dziś, jasny, świeży, przyjemny, ale też lekko taki pudrowy i otulający. Zobaczcie, jaka przepiękna buteleczka. Idealnie komponuje się z moją dzisiejszą stylizacją. With your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about. Co dzisiaj mam na sobie? Postanowiłam wskoczyć w spódnicę, ale też założyłam sweterek, który już doskonale znacie, czyli ten sweterek od Olive and Moon. Niesamowicie miękki, przyjemny. On jest też dosyć szeroki, więc ja sobie tutaj go zbluzowałam, jak to się mówi, paskiem w kolorze brązowym i założyłam do niego właśnie taką plisowaną spódnicę. To jest spódnica z Reserved, ona też już ma kilka dobrych lat i do tego kozaki na szpileczce, kozaki zamszowe w bardzo podobnym odcieniu co mój dzisiejszy sweterek. Tak się prezentuję. Chyba jeszcze w tym filmie nie pokazywałam Wam się w żadnej spódnicy i sukience, więc będzie to jakieś przełamanie tych looków, ale już Wam pokazuję też, co będę mieć na sobie, bo dzisiaj jest dosyć chłodno. Co prawda później ma się troszkę poprawić pogoda. Tak widzicie, wychodzi słońce, zachodzi słońce, nie szkodzi. Zakładam resztę i zaraz zobaczycie cały mój pełen look. I pomyślałam sobie, że założę dzisiaj ten mój karmelowy płaszcz od marki Holistic, długi płaszcz, bo on będzie mi tutaj troszeczkę grzał i myślę, że też kolorystycznie bardzo fajnie wygląda. Zabieram ze sobą sporo rzeczy, więc torebka od Elisabetta Franki idealnie mi się tutaj wpasowała. Także słuchajcie, tak dzisiaj wyglądam, zaraz Wam pokażę zapach. Jest spódnica, jest obcasik. Karmelowo i beżowo. A zapach na dziś to marka Eisenberg. Piękny, taki powiedziałabym nieco ciężki, ale też dymny, drzewny, bardzo charakterystyczny zapach. No i zobaczcie też, jaki przepiękny flakon. Dzisiaj wyglądam jak typowy karmelek. Mam taki, jak to się mówi, monochromatyczny look, ale ja czasami lubię się tak ubrać. Typowo kolorystycznie jesiennie. Mam na sobie sweterek, golfik z Massimo Dutti z zeszłego roku. Taki cienki, ale bardzo fajny, z kaszmirem. Do tego spodnie a la skórzane z Pinko, też w bardzo podobnym odcieniu, i botki od marki Savai. Ale żeby nie było tak nudnie, to zaraz zobaczycie, czym przełamie właśnie taki look, co będzie jego dopełnieniem.
Ta-dam! Ale żeby nie było właśnie tak nudnie i monochromatycznie, to zakładam na siebie ten przepiękny, oversize'owy, długi płaszcz. Ten płaszcz też już doskonale znacie z zeszłego roku. On jest właśnie taki karmelowy, ale z dodatkiem tego ostrego, pięknego różu, który również w tym sezonie jest bardzo modny. Widziałam mnóstwo, słuchajcie, mnóstwo ubrań w Zarze właśnie z takim odcieniem. No i zobaczcie, taką się prezentuje. Do tego moja torebka Elisabetta Franki, również właśnie w takim karmelkowym odcieniu. I jestem gotowa do wyjścia. A mój zapach na dziś, też powiedziałabym taki lekko karmelowy, to jest klasyczna wersja Jean Paul Gaultier, jeden z moich ulubionych, ukochanych zapachów. Dzień dobry moi drodzy, witajcie w ostatniej stylizacji w tym filmiku. I tak, po pierwsze, zrobiły się już bardzo zimne poranki i trzeba się nieco cieplej ubierać, chociaż w ciągu dnia temperatura troszeczkę podskakuje i jest całkiem ładnie. Podobno październik ma być takim właśnie ładnym miesiącem, więc trzymam za to kciuki. A ja absolutnie nie przejmuję się tym, że są zimne poranki, chociaż ktoś mi dzisiaj napisał na Instagramie, że musiał zeskrobywać lód z szyb samochodu. No, dobra, koniec tej mojej pogadanki. Pokażę Wam, co dzisiaj mam na sobie. I dzisiaj w takich beżowo-brązowych odcieniach. Natomiast widzę, że kamera trochę przekłamuje i kolor tego golfiku jest nieco inny tutaj właśnie w kamerze niż na żywo, bo tutaj się wydaje na szary, a on jest taki, powiedziałabym, lekko kawowy, taki kremowo-kawowy. Bardzo ładny kolor. No cóż, trudno się mówi. To jest golfik, który mam ze sklepu Candy.tm i on ma już chyba 2 lata, tak mi się wydaje. Coś koło tego. W każdym razie zestawiłam sobie ten golfik cieplejszy ze spodniami Baj Chruścińska, które też już doskonale znacie. I one, jak widzicie, mają takie odcienie właśnie beżu, brązu, tutaj troszeczkę niebieskiego, błękitnego, żółtego, ale ja po prostu te szerokie spodnie uwielbiam. I mokasyny zamszowe, brązowe. Zakładam resztę, bo zaraz jadę do moich rodziców i pokażę Wam, jak będę wyglądać w całości. Właśnie sprawdziłam na telefonie, że mamy w tej chwili tylko 6 stopni, więc stwierdziłam, że na górę założę taki mój w miarę cienki kożuszek, krótki, z Zary, brązowy, który bardzo, bardzo lubię. Do tego torba od Pinko i tak się dzisiaj prezentuje, czyli trochę beżu, trochę brązu. Co Wy na to? Jeszcze muszę Wam pokazać perfumę, ale już teraz żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. No i będziecie czekać na kolejne moje stylizacje jesienne w różnych kolorach. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Tak szybciutko perfumki na dziś. To jest Estée Lauder Desert Eden, kolekcja Luxury Collection, chyba tak się to wymawia, w przepięknym opakowaniu i wyjątkowy, powiedziałabym nawet taki jesienno-zimowy zapach.